niespełna miesiąc w tym oto cudownym obiekcie Jasna 31 rozpocznie się czwarty festiwal tańca Step Dance Show. Serdecznie zapraszamy. Cześć Jarek. Cześć Dominik, witaj. Spotykamy się przed czwartym festiwalem tańca. Coś może o historii tego festiwalu. Skąd się wzięła idea? Dwadzieścia lat temu Centrum Tańca i Ruchu Step Dance rozpoczęło swoją działalność. Od trzech lat tutaj w tym pięknym obiekcie Jasna 31 prowadzimy zajęcia taneczne, fitnessowe. Od ponad właśnie tych trzech lat prowadzimy również zajęcia dla dzieci. Wpadliśmy na genialny pomysł, żeby zrobić festiwal tańca dla naszych przede wszystkim dzieci, dla rodziców, dla dziadków, żeby zobaczyli, jak ich pociechy tańczą. Ostatni festiwal przyjął 450 dzieci. Cudowna impreza, bardzo dużo emocji, naprawdę fajnie. Pierwsza kategoria street dance, hip hop i reggaeton. Wbijamy to do jednego worka. I to są kategorie trzywiekowe. Druga kategoria, gdzie robimy open dance. I mamy tutaj dwie kategorie wiekowe. I trzecia kategoria to jest plus 25, tak zwana super open. Tutaj tańczą osoby powyżej 25 roku życia. I nie dzielimy tak naprawdę na kategorie street dance'owe, czy też kategorie open. Po prostu tańczymy. I nie mówimy oficjalnie o wieku. A oczywiście, 25 plus to tak naprawdę 25 plus. Tak. I z tego oto cudownego miejsca zapraszamy, z tej pięknej hali, zapraszamy wszystkich, Dominik, Jarek, na cudowne wydarzenie. Czekamy na Was. Tak, 25 listopada w tym oto miejscu, czwarty festiwal tańca Step Dance Show. Wow! Bądźcie z nami. Jasna 31. Stop, sorry. Śląska i tak. Myślę, że sporo dzieci odwiedzi nasz festiwal. Coś o historii tego festiwalu. Stop, przepraszam. Może coś o historii. Tak. Rozpoczęliśmy. To będzie cięcie. Specjalnie dla nich. Też pamiętam, ale jak wszyscy uczestnicy zawitają, to naprawdę będzie gorąco. Czwarty festiwal tańca przed nami. Coś o historii. Ty, nie patrz! Pomyliłem się teraz, przepraszam najmocniej. To cześć Dominik, cześć Jarek. Na tej zagadnie ty mówisz, cześć Jarek, a ja Dominik. W ten sposób. Cześć Jarek, cześć Dominik. A nie. Cześć, Dominik, cześć Jarek. Kumasz? Nie.